Chciałbym wypunktować dosyć no, gorszącą mnie sytuację, ponieważ dowiedzieliśmy się niedawno, że pani prezes spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne zarabia więcej niż nam to wcześniej sugerowano, że będzie zarabiać. Proszę pamiętać, że w poprzedniej kadencji powstała spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Powstała głównie po to, aby wziąć kredyt 150 milionów złotych na dokończenie budowy szpitala. I wtedy nas radnych, ja wtedy byłem członkiem Komisji Budżetu, zapewniano, by przekonać nas, by głosować za powołaniem tej spółki, że koszty funkcjonowania spółki, a więc i prezesa, który zostanie powołany, i rady nadzorczej będą niewielkie. Tam wtedy pojawiła się kwota od 500 do 1000 złotych dla prezesa. Zasugerowano, że najprawdopodobniej będzie to naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, ze względu na to, że jest to osoba kompetentna, która w sprawach medycznych jest dosyć dobrze zorientowana. Na dodatek jeszcze jest członkiem, wtedy była jeszcze przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala, więc dobrze by było połączyć te funkcje. W związku z tym pensja dla pani prezes będzie, tak jak powiedziałem, w kwocie od 500 do 1000 zł. Natomiast się okazało, że jest to kwota o wiele większa. Media donoszą, chyba prawdopodobnie te nowości o tym pisały, nie Pomorsko, przepraszam, że jest to kwota około 5000 zł. W związku z tym, tak jak powiedziałem państwu, nie tak to miało być. Mnie to zgorszyło akurat i przypuszczam, że nie tylko mnie, ponieważ miałem sygnały nie tylko od radnych, także z tej mojej strony opozycyjnej, ale radnych, którzy rządzą tym miastem. Mnóstwo pytań ze strony mieszkańców w tej kwestii. No jak to jest możliwe, no, że spółka, która nie przynosi dochodów, tak, która wzięła kredyt na budowę szpitala, ma prezesa, który zarabia takie pieniądze. Ja chciałbym tutaj uzyskać teraz już więcej informacji, tak, bo proszę pamiętać, że oprócz pani prezes zarządzającej tą spółką, jest również Rada Nadzorcza, która również na pewno ma gratyfikację finansową za wykonywanie swoich obowiązków. W związku z tym, proszę państwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sytuacja szpitala nie wygląda najlepiej, kiedy tak naprawdę mamy stratę i to sporą stratę za rok 2014, no dorabianie się jeszcze na środkach publicznych, to jest coś bardzo nie w porządku i naszym zdaniem w wielu przypadkach, wiele osób mi o tym mówi, zachowanie skandaliczne. Myślę, że tutaj należy jeszcze raz przeanalizować tego typu sytuacje i poprosić pana prezydenta o podanie pełnych kosztów utrzymania spółki Grudziądzkiej Inwestycje Medyczne. No to jest jakoś w sposób nieadekwatny, jeżeli do całej sytuacji, w której dzisiaj szpital się znajduje, bezwzględnie. To należy z całą stanowczością wielokrotnie podkreślać, że te zobowiązania, które ciążą na gminie, czyli na mieście Grudziądzu, będą musiały być przez mieszkańców spłacane w perspektywie wielu, wielu lat, bo chyba, że będziemy mieli do czynienia z jakąś wyprzedażą majątku komunalnego, ze sprzedażą OPEC-u, wodociągów, bo tak się też w Polsce dzieje. Miasta, które nie radzą sobie z finansami, sprzedają udziały w spółkach i to jest najgorszą rzeczą. Na Śląsku, której z miast sprzedało udziały w spółce wodociągowej, firmie niemieckiej, firma niemiecka podniosła cenę wody i ścieków o 100%. Takie są konsekwencje pozbywania się z udziałów własności miasta. Szanowni państwo, my na naszych konferencjach prasowych z udziałem pana posła i ten wątek kiedyś też dotknęliśmy, krytykując bardzo wysokie nagrody roczne dla prezesów spółek. I wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, pani prezes Grudziądzkich Inwestycji Medycznych też otrzymała wysoką nagrodę. W związku z tym, proszę państwa, no, to jest sprawa, która naprawdę wymaga dłuższego komentarza i wytłumaczenia się ze strony pana prezydenta, jak tak łatwo zmienia decyzję, radnym mówiąc na początku, kiedy spółka miała zostać powołana, zupełnie co innego, a więc jeszcze raz powtarzam, ma sprowadzono błąd, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja po dwóch, trzech czy nawet czterech latach funkcjonowania tej spółki.